Na radioaktywny blog zaprasza Leszek Gnoiński. Dzisiaj w radioaktywnym blogu Leszka Gnoińskiego gościem jest Piotr Bukartyk. Cześć. Cześć, dzień dobry. Mili słuchacze, dzień dobry, szanowny redaktorze, to ja. Panie szanowny, czy pan się kiedykolwiek budzi w złym humorze? Staram się nie, ale ostatnio budzę się, ale tak zupełnie poważnie, budzę się przerażony, wiesz, coraz częściej mam katastroficzne sny, może dlatego, że w tym kraju mam nie tylko kota, ale również dzieci, a to, co się dzieje dookoła, sprawia, że czuję coraz wyraźniej, coraz ciaśniej otaczającą mnie rzeczywistość. Ale wiesz, chyba urodziłem się z taką, ja wiem, to chyba nie skaza, z taką cechą po prostu, że generalnie jestem jak mój własny pies. Ja się budzę tak, zadowolony, jak bokser. Nie myślę za dużo, merdam ogonem, cieszę się. Co ci poprawia humor, jeżeli już masz taki nie najlepszy humor rano? Był taki moment, kiedy rano budziłem się, bo to było dla mnie kuriozalne i oburzające i zastanawiałem się, ile dzisiaj zarobił taki Horała, czy taki Jojo w Europarlamencie i zastanawiałem się, ile musiałbym grać, żeby chociaż do połowy dojechać, że nie dałbym rady po prostu, zespół by się zamęczył, żeby tak wyjść na swoje. Ale w tej chwili zaczynam dzień od włączenia nieustającego potoku wiadomości, natomiast on mi towarzyszy. To nie jest tak, że siedzę i śledzę z uwagą. Coś tam do mnie oczywiście dociera, ale jednak jestem skupiony na tym, co jest moją zasadniczą działalnością. To znaczy cały czas kombinuję, jakby tutaj jakąś wysnuć opowieść, bo jest bardzo wiele rzeczy, które chciałbym jeszcze powiedzieć przed śmiercią, a znalezienie na to sposobu zajmuje mi sporo czasu, ale wszystkiego tak słucham. Wiesz, mam jeden podstawowy problem, że przestałem czytać od jakiegoś czasu. Literatura piękna jest dla mnie pięknym wspomnieniem. Od dłuższego czasu nie mam możliwości poświęcenia tyle właśnie czasu, od dłuższego czasu, tak mówię. No, słychać jak mówię, że straciłem kontakt z pięknym słowem, bo troszeczkę jestem o dziwo zaganiany, bo bardzo ciężko jest lekko żyć i najwięcej czasu zajmuje wykonywanie jednak takiego właśnie wolnego zawodu. Cały czas coś knuję, coś wymyślam, wiesz? Stawiasz pasjanse często? Stawiam pasjanse codziennie przez kilka godzin, bo to jest fragment mojej pracy. Ja sobie to sprytnie wymyśliłem, wiesz? Zawsze tak miałem, że szukałem jakiejś takiej czynności, która by działała na mnie tak jak chyba mantra na buddyjskiego mnicha. Ja się po prostu wyłączam z... Już nie robię tego na piechotę, ręcznie, bo to już ręka boli. O rozkładania kart, więc robię to jednym palcem oczywiście na ekranie tam laptopa, ale to pozwala mi się wyłączyć i wiem, że po kilku godzinach, po dwóch, trzech godzinach osiągam stan, w których przychodzą do mnie piosenki, o których być może mówiłem wcześniej. Nagle wpadam na pomysł, który wydaje mi się oczywisty i po paru godzinach odzyskuję przytomność i mam coś napisanego. To raz jest, nie wiem, trochę gorsze, raz zdarza się, że oceniane jest trochę lepiej, ale za każdym razem jest. Nauczyłem się przez lata współpracy z redaktorem Wojtkiem Manem, polegającej oczywiście na tym, że ja siedzę całą noc, robimy i robię to co później nie pokazuje, a potem sobie o tym przez chwilę gadamy. Tak, z jego strony to nie jest za bardzo obciążająca historia, ale to już 17 lat i wiesz, żeby się nauczyć pływać, trzeba wpaść do wody i tak jest w przypadku tej takiej mojej pisaniny piosenkowej, że wymyśliłem sobie coś, o czym myślałem, że potrwa, nie wiem, miesiąc, dwa, a trwa 17 lat. Poczekaj, 17 razy 52? No, sporo. Poczekaj, policzymy. No, licz razy 40, bo są wakacje, aha, wiesz, no jakieś tak, powtórki, tak, ale tak. Statystycznie 40 to by było coś na rzeczy. Nawet licząc 30, 10 lat to jest 300 piosenek. No. Na cholerę komu 300 piosenek? Większość ludzi nie napisało tyle w życiu. Chociaż ostatnio spotkałem Jaśka Wołka i widziałem jego zbiór, zresztą mam wybór jego pieśni, tam ich jest 600 ileś w tym jednym tomie. Ale on pisał dużo, ważnych rzeczy napisał. Ostatnio z Graszką Obaszewską kilka razy wykonałem w duecie z okazji jej tam tysiąclecia działalności artystycznej. Wykonaliśmy słynny duet Brzydka Ona, Brzydki On. Ja tam zawsze tłumaczę, że to skąd, że ślicznie wygląda, ale tak czy inaczej Janek tak to napisał i my się dobrze czujemy w tym. Te pasjanse są takim dla ciebie, no czym, taką... Usypywaniem mandali, wiesz? Tak. Pozwala oddać się swobodnemu potokowi myśli, bo to tak naprawdę wykonujesz po chwili automatycznie i twoje myśli błądzą i osiągasz inny stan. Nie wiem, czy to nie działa, chociaż nie, jak wirujący stolik to pewnie nie, bo tam ludzie jednak strasznie chcą spotkać ducha,
A tutaj chodzi o to, żeby niczego nie chcieć, żeby się po prostu otworzyć na to, co naprawdę myślisz, bo bardzo często nie dopuszczamy do siebie myśli, które i tak w nas tkwią. Staramy się zrobić wszystko, żeby zepchnąć je. To dotyczy na ogół myślenia o rzeczach przykrych. Odsuwamy od siebie różne historie. Tłumaczymy sobie świat. Usprawiedliwiamy swoje jakieś tam niedociągnięcia. A tutaj nagle osiągasz stan, w którym wszystko staje się oczywiste i jest na wierzchu. No, można grzebać w tym mózgu i można być zaskoczonym tym, co się tam znalazło. Tak, bo to może być reszta pistacji jedzonych wieczorem, albo pomysł, nie wiem, na napęd wodorowy. Różne rzeczy tam w głowie ludzie mają. Codziennie układasz pasjanse? Codziennie, przez dwie godziny co najmniej. To poczekaj, to codziennie jakaś piosenka wychodzi? Nie, ale w ogóle one mi towarzyszą w takiej wycieczce po własnym mózgu. Jest to po prostu forma relaksu, wiesz? No, podobnie działa spacer z psem. To jest coś fantastycznego. Prawdopodobnie tego psa, na którego psioczę, że muszę z jego powodu wyłazić w każdą pogodę, to zesłały mi jakieś kosmiczne siły, żebym w ogóle wykonywał jakiekolwiek ruchy. Przecież można by kompletnie znieruchomieć i tak skamienieć wręcz. A masz tutaj psa i musisz iść, no, porzucać patyk. Czyli masz pasjans, masz psa. Ta. No kurczę, no to tu szczęśliwy człowiek jesteś. No mam rodzinę. To jest ten czynnik, który cię po jakimś czasie jedyny mobilizuje do jakiejkolwiek aktywności. Bo wiesz, na dobrą sprawę, moim jedynym takim na serio marzeniem kiedyś było ułożyć jakąś w miarę przyzwoitą piosenkę. Nie jestem do końca przekonany i to bez kokieterii, czy mi się to kiedykolwiek udało. No mówię, starałem się całe życie napisać piosenkę idealną i kilka razy wydawało mi się, że jestem blisko, ale to wszystko jeszcze przede mną. Więc cały czas to robię, ale generalnie to mi się udało wielokrotnie. Miałem takie różne marzenia, które zrealizowałem. Spróbowałem w życiu wielu rzeczy, wiesz, prowadziłem program telewizyjny, bez sensu. Zagrałem w teatrze w charakterze aktora, wiesz. Grałem w Jeźdźcu Burzy, w sztuce o Dorsach. Grałem epizod Vana Morrisona, którego, on chyba jeszcze jest wśród nas, prawda? Jeszcze Van jest na chodzie. No, Van jest na chodzie, Van tak, jest tak, na, tak. Van tak, jest tak. Na chodzie, właśnie. Mam nadzieję, że nigdy się nie dowiedział, że gdzieś jakiś łysy, kompletnie do niego niepodobny facet mówi jako nie, no, on gdybyś, słowa, które by mu nie przyszły do głowy. Ale gdybyś zapuścił włosy, to byś był podobny bardziej. Ja na samym początku tego przedstawienia robiłem to na zmianę z Muńkiem Staszczykiem, wiesz, który jeszcze bardziej jest podobny do Vana Morrisona. Nawet był autorem polskiej wersji Glory. No jest kilku Gloria, autorów. Tak. I Grabasz, i Marcin Świetlicki napisali bardzo dobre Muńka wersje. Gloria. Tak, fajne. W wersji Muńka Gloria paliła popularne. To dzisiaj młodzi ludzie nawet nie wiedzą. Ale to jest wersja Marcina. Było. To Marcina? No, to Muńek śpiewał. To z popularnymi. A może popularne były przechodnie, nie wiem. A ja śpiewałem w wersji Jarego. On do tego spektaklu te pieśni spolszczał. Z moim angielskim jest zdecydowanie gorzej niż u moich dzieci. Ja mniej więcej tak zamawiam piwo, to znaczy pokazuję palcem i mówię give me this, please i dostaję nogą. Także on jest funkcjonalny. Nie pokazujesz pięciu piw. Pięciu nie. Po trzech wychodzę. A tym, którzy pokazują pięć, pokazuje jedno. Środkowe. Środkowe, tak. Słuchaj, mówią o tobie jogin śmiechu. No wiesz co, bo rzeczywiście cierpię na słowotok, którego nie leczyłem. Ja się na niego nie uskarżam. Myślę, że ta dolegliwość bardziej szkodzi osobom w moim otoczeniu, które mają to nieszczęście przebywać ze mną dłużej. Myślę tu o żonie i dzieciach, tak. Ale rzeczywiście nie domyka mi się otwór paszczowy, z którego bez przerwy coś wylatuje. Nigdy nie musiałem się zastanawiać. Nie, to nie jest aż tak zaawansowane jak u konia, u Pawła Konnaka, który według mnie jest niedoścignionym mistrzem. Był przez całe lata konferencjerki. To taki człowiek, który jak dla mnie mógł sobie estradowo pozwolić na wszystko i wszystko mu uchodziło. U kogoś innego byłoby to często chamstwo, a niepoprawność co najmniej polityczna. Natomiast on płynął fenomenalnie. Ja ulegałem urokowi tej jego potoczystej frazy. To coś fantastycznego. I uważam, że jest niedoścignionym mistrzem, że już drugiej takiej osoby nie ma. Nie spotkałem. To nieporównywalne zjawisko z czymkolwiek innym. Ale ja sam też tam gadam dużo, latuję ze mną. Kiedyś kolega z lat takich, kiedy byłem kojarzony z tak zwaną piosenką studencką, chociaż
Może właśnie dzięki temu nigdy nie skończyłem żadnych studiów. Kolega Bałtroczyk miał takie powiedzenie, że słowa wylatują ze mnie jak gówno z barana. To jest w sposób niekontrolowany, to się odbywa i w zasadzie ciągły. Bo czekaj, ale w domu jest zawsze tak, że któreś z dzieci ten talent przejmuje. Może masz tak jakąś być. Konkurencję w domu? Myślę, że mam bardzo błyskotliwe dzieci, ale między nimi jest wielka różnica wieku. Córka to dorosła osoba, 30-paroletnia, ale znajduję w niej jakieś takie zbieżności między moimi zachowaniami, tak jak je pamiętam, a tym, co ona z tego czasu pokazywała. Wiesz, los zrządził tak, że dużo bliżej jesteśmy ze sobą teraz niż kiedyś, ale nie mam wątpliwości i znajomi też nie mają wątpliwości, że łączy nas zaawansowany stopień pokrewieństwa. To jest osoba, która potrafi... Zaawansowany słowotok. Tak, zaawansowany słowotok. No posługuje się tym biegle, to tam chyba nawet w paru językach, a syn zdecydowanie młodszy, obecnie 14-latek, to jest ten wiek, kiedy wszystko wie się najlepiej i on jest gotów podzielić się ze mną tą wiedzą, robi to patrząc na mnie z taką mieszaniną niesmaku, politowania, wiadomo. Jak wiem, bo mam 14-latka w domu. No, to jest wyzwanie, prawda? Jest. No ale jest. Genialne. To na nic innego bym tego nie zamienił. Ty pewnie też. To jest coś fantastycznego. To być może nas odmładza trochę, nie? Jeśli ktoś z Państwa chciałby mnie wspomóc, zapraszam na patronite.pl, na stronę radioaktywnego blogu Leszka Gnońskiego. Tak, oczywiście jesteśmy starszymi panami, którzy mają młode dzieci i dzięki temu czujemy się bardzo młodo. Ja zauważyłem coś takiego i co też podkreślił syn, że jego koledzy i koleżanki do wszystkich innych rodziców mówią, proszę pani, proszę pana, a do mnie cześć wujek. No to jest fajne. To ja sobie bardzo cenię taką zażyłość. Staram się jej nie nadużywać, ale wiesz, to jest taki etap, kiedy człowiek przede wszystkim chce być wysłuchany, bo życie, tak mi się wydaje, jest bardzo proste. Oczekujemy, żeby ktokolwiek poświęcił nam odrobinę uwagi. To jest ważne dla młodego człowieka, dużo ważniejsze niż większe kieszonkowe. Chociaż to oczywiście też jest absolutnie do zaakceptowania z jego strony. Jakie macie wspólne rzeczy, które robicie? Muza, wiesz, on oświeca mnie. Marcel pokazuje mi świat swojej muzyki, który mnie często zdumiewa. Zaczął się od tego, że w wieku 6 lat był fanem Jimiego Hendrixa, którego ja już miałem podziurki w nosie, bo to jest ten taki etap, że możesz od rana, wiesz, tam dwie płyty były, to na okrągło je słyszałeś. Już po paru godzinach nawet Jimiego można mieć dosyć. Z tamtych czasów pozostała nam w domu lewa gitara, lewy Fender w sklepie muzycznym. Kiedyś ja wszedłem po piórka i struny. Marcel miał lat, nie wiem, 5-6. Powiedział, tato, zobacz, gitara Jimiego. I rzeczywiście meksykański strat stał, wiesz, z odwróconą główką. Taki strat serii tam tribute dla Jimiego, wiesz, wygrawerowany jego wizerunek. Gdzieś tam mówi, i wiesz, autograf gdzieś tam Jimiego. Pamiętam, mówi, tato, to naprawdę Jimmy podpisał. Mówię, tak, synku, co roku w Halloween wstaje, podpisuje 5 sztuk, to jest jedna z nich. Kupiłem ją wtedy w tym sklepie, chociaż kompletnie nie potrafię grać na elektrycznej gitarze, ale w domu, kiedy nikt nie widzi, czasem sprawia mi to trochę radości. W sensie podłączam, wiesz, kupiłem też takiego małego Fenderka domowego, takiego prawie bez mocy, z takim fałszywym przesterem. I popierdzić sobie czasami. I czasem popierdzić, czasem sobie przez chwilę jest fajnie. Natomiast ta gitara była wtedy trochę za duża dla Marcela. No i to ciężkie, wiadomo, to jest kawał wiosła. Natomiast on sam widział się w tej roli. I koleżanki, wiesz, jak włączał ten przester i robił a obok była córka sąsiadów i on widział w jej oczach, po co się gra na gitarze. Ja myślałem, że on to rozwinie dalej. Nawet miał fajnego nauczyciela, ale on osiągnął ten efekt pierwszym boom. Już nie chciał dalej. To raczej chodziło o to. I wtedy zrozumiałem, że to jest na pewno moje dziecko. Tak, tak, tak. I nie ćwiczy. Ta gitara sobie po prostu jest. No może jeszcze ma czas na ćwiczenie. Ma, pewnie tak. Czy tak wziąłeś gitarę i zrobiłeś takie pierwsze, no nie elektryczne, bo nie lubisz elektrycznych. Bardzo późno, wiesz. To też taki efekt był na córce sąsiadki? No nie, ale to był defil, wiesz. Ale ja wtedy zauważyłem, że inni koledzy robią pompki, a wiadomo, że motorem wszelkich naszych działań jest wzbudzenie zainteresowania płci tylko z nazwy przeciwnej, bo to da się dogadać, to wcale nie musi być płeć kompletnie przeciwna.
Na może, pewno jest może ładniejsza. Może przedziwna. Przedziwna, to bym się zgodził, tak, tak, ale właśnie to jest ta magia. W każdym razie zorientowałem się, że koledzy, którzy wykazują się niezwykłymi umiejętnościami na WF-ie, nie mają startu, kiedy ty masz na przykład nawet choćby i defila, czy jak wtedy taka szczytem marzeń to była taka sklejkowa enerdowska gitara, to się nazywało Muzima, Rezonata, coś takiego. Dzisiaj coś takiego kosztuje 300 zł w sklepie i to stroi. No, defile nie stroiły, to była mordęga i myślę, że te struny w tamtych czasach szkolnych to robiono z tego drutu, który został po pastuchach elektrycznych. To mogło trwale zniekształcić rękę. I dociśnięcie do progu najprostszego, tak zwanego, te barowe, to były te najtrudniejsze chwyty. Były tabele z chwytami, pamiętasz? Przez to się nie nauczyłem grać na gitarze, bo no, po prostu... Bo to bolało po prostu. I nie wychodziło, bo trzeba było tak dociskać. Nigdy nie było tak w telewizji. No, ja też miałem takiego straszliwego rzęcha, ale nie miałem tej tabeli z chwytami, nie była dostępna, więc jestem wynalazcą niektórych akordów, to ja wynalazłem Amola i wszystkie inne później. Jak mi coś było potrzebne, to szukałem. Pamiętam, no wiesz, wybitny gitarzysta, Jasiu Strobel mi kiedyś powiedział, co ty się tam szczypiesz, grasz na gitarze po swojemu, tylko tak jakoś dziwnie łapiesz te niektóre historie, a ja doszedłem do tego sam, nie miałem tej tabeli, no. Był, pamiętam, taki nieosiągalny podręcznik Leszka Cichońskiego. No, nie widziałem, że po iluś tam latach, po 100 latach, zadzwoni do mnie chłopca z gorzowskiego tam liceum, Leszek Cichoński, mnie zaprosi na to bicie rekordu i stałem tam na scenie z fantastycznymi gitarzystami z kraju i ze świata i on mi powierzył wykonanie. Nie wiem, czy to był jego najlepszy pomysł, ale pamiętam, że śpiewałem na rynku, na Placu Solnym, kiedy byłem małym chłopcem. On sobie wyobraził, że ja powinienem to zaśpiewać. Nie wiem, co na to powiedział Tadeusz. No, ale stało się. Starałem się, ale wiesz, no, w tym sensie czuję się człowiekiem spełnionym, że te historie czasów szkolnych, które były takimi prawdziwymi marzeniami, wiesz, one wielokrotnie mi się spełniły, wiesz, że Piotrek Kaczkowski, jak puszczał tych Pink Floydów, to w okolicy nikt nie słuchał tego, w tej mojej okolicy. Tam się słuchało, jeśli chodzi o rock'n'rolla, to ewentualnie Suzy Quatro i Gary Glitter, a tak naprawdę na szkolnych prywatkach królowały wtedy włoskie zespoły w rodzaju i Santo California z nieśmiertelnymi przytulasami, tam Tornero i tak dalej. I tego się słuchało w mojej okolicy, a tu nagle, wiesz, Pink Floyd, co to kurde jest, wiesz. Pamiętam, jeszcze miałem taki magnetofon z zielonym okiem, wiesz, a tutaj się okazuje, że minęło trochę czasu. Ja poznałem tego gościa, co mi puszczał te piosenki, wiesz, zaprzyjaźniliśmy się, to fajne. To jest ta moja wyprawa dookoła świata. Ona wąskozakresowa, bo ograniczona jest przez umiejętność porozumiewania się w naszym narzeczu tutaj. No, to mnie ogranicza zdecydowanie i jestem skazany na ten rodzaj bluesa, to już trudno. Mówiłeś o spełnianiu marzeń, ale powiedziałeś, że cały czas dążyć do tej doskonałości. I to jest twoim marzeniem stworzyć taką piosenkę, no właśnie jaką? Wiesz co, to jest ciekawość. Nigdy nie wiem, za każdym razem to jest, mam takie szczeniackie poczucie robienia psikusa. W tym sensie z redaktorem Wojciechem Manem rozumiemy się dokładnie. Wczoraj, kiedy jechałem do Krakowa, żeby wykonać, też bardzo się starałem nie skrzywdzić kolegów, bo Andrzeja Poniedzielskiego kardiogram musiałem zaśpiewać. To wielkie wyzwanie. I tak sobie pomyślałem, że ja miałem z 16 lat, jak usłyszałem ten jego kardiogram, a on miał, powiedzmy, nie wiem, między nami jest, dokładnie nie pamiętam, 8-10 lat różnicy. No powiedzmy, że był 10 lat starszy i ta piosenka wydawała mi się taka dojrzała, a on, aż dziw, że jeszcze żył, bo dla człowieka 16-letniego, człowiek 10 lat starszy, to w zasadzie stoi na progu śmierci jest już, ze starości, tak. I ta pieśń taka była wzniosła, a teraz, wiesz, sam się zbliżam do 60-tki, słucham tego numeru z rozczuleniem, że to takie szkolne, och, takie górnolotne, takie natchnione, piękne, pełne uroku, wspaniałe, pełne wdzięku, uwielbiam Andrzeja, to wspaniały facet. Andrzeju, jeśli to usłyszysz, to przepraszam cię, że starałem się nie popsuć ci całkiem tej piosenki, nie zrobić jej krzywdy, no. Z Wojtkiem jest tak, wczoraj jadąc do Krakowa, słuchałem audycji, którą prowadził w naszym radiu Nowy Świat, one jest internetowe, nie wiem, no podaję jego nazwę, to jest to, po tym jak uciekliśmy, odeszliśmy z tego miejsca, którego nazwy już nie wymieniamy, bo to już teraz wstyd i ktoś mógłby, nie daj Boże, pomyśleć, że jeszcze tam chodzimy. W każdym razie chodziliśmy. Pod tamtym adresem spędziłem sporo czasu, on się tam kończył cyframi 357 i teraz jest tam rodzaj intelektualnego leja, który wszelki sens zasysa i nie wypuszcza na zewnątrz. No,
taka rodzaj czarnej dziury mentalnej. No trudno, tak się złożyło. Ale jechałem, słuchałem Wojtka audycji Maniak po omacku i on ją zakończył życzeniami dla osób, które już następnego dnia, czyli dzisiaj, pójdą do pracy, żeby ich natchnąć. To taką wesołą, skoczną piosenkę i z tymi życzeniami skończył audycję i później poleciał ten numer. To był Megadeth, Psy Czarnobyla. Zadzwoniłem do niego, powiedziałem, że zrobił mi ten dzień, tak. To znaczy, że wszystko jest z nim w porządku, skoro potrafi odnaleźć radość nawet w tak pogodnych przesłaniach. No dobra, no to jaką tą piosenkę byś chciał napisać? Wiesz co? Co to jest za spełnienie właśnie marzenia? Kiedyś był taki film, gdzie bohater żył z tantiem po piosence napisanej przez jego tatę. Przez tatę, tak. To był film z takim ślicznym angielskim Hugh Grantem. Tak. Który się przepięknie zakochuje. Taką piosenkę chciałbyś napisać? Że tak po prostu puścisz tą piosenkę, a później żyjesz z niej. Taką piosenkę rodzina chciałaby, żebym napisał. Tak, już jestem pewien, że gotowość porzucenia wszelkich obowiązków, ponieważ tata napisał taką piosenkę. Sam wiesz bardzo dobrze, że opłaca się napisać taki numer jak Yesterday, bo on zarobił chyba z 1,5 miliarda baksów. Nie? I ma nam oficjalnych coverów chyba, nie wiem, z 4000 już pewnie. I to jakieś koszmarne są w ogóle kwoty, a zaczęło się od numeru o jajecznicy na kaca, tak? Po pierwszy tekst to był Scramble Text, a nie Yesterday. Podobno taka legenda, ale jaka piękna. Ale wiesz co, właśnie o to chodzi, że ja nie zakładam, co ja bym chciał napisać, tylko zakładam możliwość osiągnięcia stanu absolutnej pewności, że to jest dokładnie to, co chciałem wyrazić i że to nie pozostawia wątpliwości nikomu. I za każdym razem mam ochotę spróbować. Kieruje mną wyłącznie ciekawość. Jak kończę ten numer, to na ogół kończę go dlatego, że jestem już zmęczony, że muszę się przespać 2 godziny, bo za 2 godziny wstanę, żeby tam dojechać do tego radia, wiesz, i to jakoś wykonać. Ja to od razu układam oczywiście z jakąś melodią, spotykam na ogół Krzyśka Kawałko tam, on jak dojedzie do radia, my poświęcamy mu, nie wiem, między 5 a 15 minut pracy, wychodzimy i gramy. Co fajniejsze, muzycy często dzwonią, mówię, tak, że to jest niemożliwe, żeby to było na żywo. To jest, na żywo, jak się z kimś gra 20 lat, to już się potem, wiesz, po prostu rozumiesz, łapiesz, nie? To nie jest tak, że za każdym razem to jest jakieś szczególnie oryginalne przedsięwzięcie. No wiadomo, zwrotka, refren, powiedzmy, parę razy i tyle. Ale czasem pociąga mnie jakiś taki, wiesz, eksperyment i pojawia się coś kuriozalnego. Pamiętam kiedyś, na samym początku, kiedy z Wojtkiem umawialiśmy się, że będziemy robić eksperymenty, to pamiętam swoją piosenkę świąteczną, która miała, nie wiem, z 15, nie, no ze 30 sekund. Była zatytułowana Drapię się. To była ballada świąteczna i która kończyła się w ten sposób, że tam śpiewam, że mnie swędzi i drapię się o kanapę, szafę, drzwi, ale nie jest smutno mi i nie trapię się, no skąd, bo to jest wesoły świąt. I Wojtek wtedy opluł mikrofon. To była moja odpowiedź na w ogóle zjawisko kolędy. To była moja kolęda. Wesoły świąt się nazywała. I to ja jestem wynalazcą wesołego świątu, bo potem to słyszałem. Bardzo często zdarza się, że wymyślasz coś i to wraca i potem spotykasz wielu autorów tego, co sam wymyśliłeś. Tak miałem kilka razy. Pamiętam, że kiedyś, kiedy robiłem rzeczy kompletnie niezrozumiałe dla mojego środowiska, z którym byłem kojarzony. To była pierwsza płyta w moim życiu. Ona nosiła tytuł Szampańskie wersety, co dla ludzi nawet nieoczytanych, bo szatańskie wersety. To był popularny, nagrodzony Noblem tytuł. No, mogła być czymś zagadkowym. Ja tam śpiewałem w rytmach, które wynalazłem. Między innymi było tam Technopolo na przykład. Ta płyta rozpoczęła się piosenką Kampania, która miała doprowadzić do jej wiekopomnych sukcesów finansowych, balladą Każdy ma prawo do orgazmu i to był jednocześnie, była płyta nagrobna dla tej płyty, bo się okazało, że orgazm to jest najbrzydsze w naszym kraju słowo. Że już wtedy tam Scyzoryk śpiewał różne brzydkie rzeczy. No właśnie, z tych numerów, które pamiętam z tamtych czasów, które uchodziły za takie generalnie do przyjęcia, to była na przykład piosenka Jebać mi się chce i to nie było z tym wielkiego problemu. A piosenka z pogodnym przesłaniem Każdy ma prawo do orgazmu, orgazm to fala entuzjazmu, okazało się, że narusza dobre obyczaje i obraża uczucia religijne. Może była za bardzo inteligentna, nie mówiła czegoś wprost, aż to tak bardzo. To może boleć, ja wiem. Orientuję się często, nawet kiedy przez przypadek zagrasz dla osoby zabłąkanej na twój występ, która... No bo wiesz, bo normalnie jak uczciwie robisz tak jak my, czyli żyjemy ze sprzedawania biletów, to jest przekonywanie przekonanych. Jeżeli ktoś kupi na ciebie bilet, to znaczy, że po pierwsze musi wiedzieć o twoim istnieniu, no i świadomie wydać na ciebie jakieś tam pieniądze, więc ja tam mogę mówić, żeby jebać PiS, ja to robię cały czas, w mnie
miejscach otwartych, w miejscach zamkniętych, na rynkach miast, mając nadzieję, że też osoby przypadkowe to usłyszą i przypomnę im o tym, żeby nie marnować ani jednej chwili swojego wolnego czasu na niejebanie PiSu. Staram się pilnować tego. To traktuję jako swoją misję. Nie jestem opłacany przez żadne ugrupowanie polityczne i przez te wszystkie dotychczasowe lata robiłem to każdej władzy, jak tylko mogłem, bo tak sobie myślę, że na tym polega ten fragment przynajmniej spektrum tych rzeczy, do których jestem powołany, żeby być takim dylem sobie zrzełem trochę, tak sobie to wymyślam. Mówiłeś o kolędzie, a święta będą niedługo i co, ty święta spędzasz w domu, czy ty gdzieś tam wylatujesz? Oczywiście, ale mam nadzieję, jeżeli pozwolą na to finanse, nie wiadomo, czy jeszcze... Czy inflacja i czy ten złoty no właśnie, nie poleci jeszcze bardziej w dół. Tak. On już chyba w ogóle poleciał w sobie. Znaczy, słuchaj, no mamy jedyne wyjście. Złoty poleci na wakacje zamiast nas, tak. Jest wyjście, pójść w euro teraz. No ale tam ja nikt nas nie chce. Ale to ja poszedłem sobie prywatnie trochę. Staram się odkładać gdzieś tam. Mimo tego, co się dzieje z tą walutą, to kiedy to już zaczęło rosnąć, myślę sobie, zaryzykuję, kupię tam parę dolców po 3,71. Może to spadnie. No, nie wiedziałem, że dojdzie do 5. Tak przeliczyć można na instrumenty. Gitary, na których gram, byłyby dla mnie finansowo niedostępne. Kiedy kupowałem te takie Taylory, wiesz, to ich cena... W czasach, kiedy Taylor kosztował 2 złote, to już było dużo. Bo to takie gitary tam 4,5-5 tysięcy dolców to musi kosztować. No to weź, to teraz zważ teraz taki zakup, kiedy dolar jest po 5. Jeśli ktoś z Państwa chciałby mnie wspomóc, zapraszam na patronite.pl, na stronę radioaktywnego blogu Leszka Gnońskiego. No to jak z tymi świętami? Z tymi świętami jest Egipt, tak, że jeśli się nurkowanie. Uda, tak, no to wtedy dołączę do stada makreli, tak jak w zeszłym roku udało mi się. Generalnie uważam, że kontaktować się z bóstwem, jeśli ktoś ma taką potrzebę, można z każdego miejsca. Niepotrzebny mi jest nadajnik. Zawsze, kiedy jadę do Radia Nowy Świat, to przyjeżdżam koło nadajnika w kształcie wyciskarki do soku. To się nazywa Świątynia Opatrzności. I ja myślę, że to jest pisane przez CZ, wiesz? I nie jest mi to do niczego potrzebne. Nie mam nic przeciwko temu, natomiast nie chcę dokładać do tego interesu i nie chcę, żeby ktokolwiek w tym dziwnym przebraniu próbował dotykać naszych dzieci. I teraz już nie żartuję. Mogę się zrobić agresywny. Kiedyś rozmawiałem z kolegą, który święta spędził w Brazylii i mówi, no trochę to dziwnie wyglądało, bo nie było choinek. Więc to my jesteśmy przyzwyczajeni do tych choinek i do takiego. Tak, a ona też jest od niedawna jest ta choinka w ogóle. Kiedyś to był w ogóle po wsiach pająk, to się nazywało, taka ozdoba wieszana gdzieś tam pod sufitem. Nie miało to nic wspólnego z choinką. Tenenbaum, czyli ta choinka, to przyszło do nas gdzieś tam. W ogóle mamy przedziwne obyczaje, które wcale nie są stare. No chyba karpia zawdzięczamy w ogóle Bierutowi. Przecież to ryba chwast. Trzeba było namówić ludzi, żeby to jeść. Zawsze nie występuje na Bliskim Wschodzie karp. Tam nikt karpia nie jadł. I pasterze też nie za bardzo zimą przychodzi do stajenki. Zdaje się, że cały ten patent polegał jak przy każdej zmianie jednej religii na drugą, bo to się na ogół odbywa pod czynną fizyczną presją. Wszystko to polega na zawłaszczeniu odnalezionych miejsc kultu. Kiedyś były tam kobiety, które potrafiły pomóc przy bólu brzucha, ewentualnie przy ciąży, no to trzeba było je spalić na stosie i postawić tam klasztor w tym miejscu, które być może z jakichś powodów są ludzie, którzy twierdzą, że są, tak jak tu w Krakowie jest czakram, tak? Czochrałeś się kiedyś o czakram? Przeniknęło cię? Byłem tam ze 2 razy w tym miejscu, jakoś nic nie poczułem. Na przykład łupież ci nie przeszedł albo nie miałem opryszka? Łupieżu. No właśnie. Opryszki też nie miałem. Trzeba by coś złapać i spróbować poczochrać się o czakram, ale, zobaczyć, czy działa. Ale wiesz, opryszka jest czymś takim, co mija za chwilkę. Ale żeby minęła na trwałe. Chciałbym właśnie... No to nie minęła, to nie minęła, no. Bo czasami wraca. Kiedyś w Bangkoku podrapałem Buddę w sandał. To było święte miejsce tam podobno. On tam leży taki duży, długi Buddę. Ja o tym opowiadam w trakcie recitali, to o działaniu magicznego przedmiotu kultu, który w świątyni leżącego Buddy odnalazłem, przekonany, że trafiłem, że w ogóle gdzieś tam, że w tej Tajlandii mają makietę maczugi Herkulesa. Ale potem nagle zdałem sobie sprawę, że przecież maczuga Herkulesa nie ma na pletka. A to się okazało, że to po prostu kamień, no kawał skały po prostu wyrastający z ziemi, który przez 1000 lat traktowany był jako bóstwo płodności.
wartości, wiesz, prehinduistyczne. Katolicyzm ma 2000 lat, tak? Buddyzm z 500-600 więcej, a hinduizm, czyli ta religia, w duchu której został wychowany książę Siddhartha, późniejszy Budda, jest ze 2 razy starsza, tak? Ma 5000 z hakiem. Więc ten wielki fiut wystający z ziemi jest jeszcze starszy. I podobno działa. No, z faktami się nie dyskutuje. Zadziałało w twoim przypadku? Tak. No kurczę, no to trzeba pojechać. Jeszcze jak ktoś miałby chciał, to... No właśnie. Ja opowiadam właśnie taką historię, że próbując dostąpić łaski kontaktu z czymś transcendentnym, no robiłem różne rzeczy. Na przykład w wieku 7 lat z kolegą wkładaliśmy gwóźdź do kontaktu, żeby sprawdzić, co z tego wyniknie. No i to było jakieś pierdolnięcie. To było coś warte zapamiętania. I nie dała mi podobnej siły wrażenie żadna medytacja. Także... No, wierzę w prąd elektryczny. To porozmawiajmy o tym gwoździu. Co on tam zmienił w twoim życiu? Może jakieś tam ustawienia zresetował? Poczekaj, czy ty miałeś ten słowotok wcześniej? Ja już mogłem mieć. Potem? To podkręciło gałkę zdecydowanie, no. No to takie doświadczenia, te pierwsze rzeczywiście odciskają jakieś piętno, to mogłoby być pod wpływem. Kiedyś w internecie trafiłem na coś takiego, koledzy mi polecili filmik, wywiad z panem, który chodził jako reklama czegoś tam z dykty i to się nazywa ten film Elektryk Wysokich Napięć. I on tam też opowiadał o wpływie na jego życie obcowania z tymi słupami trakcji elektrycznych. Z tego, co on mówił i jak się zachowywał, wynikałoby, że to musi jednak działać, nawet jeśli czujemy się zabezpieczeni. Więc bardzo możliwe, że właśnie ten moment zaważył, tak, na moich późniejszych losach. Ale nie wkładajcie. Nie róbcie tego. Teraz, wiesz, teraz są takie specjalne nakładki, nie wiem, czy zauważyłeś. Co? Wiem, bo jak, sam stosowałem, no, oczywiście. Właśnie, kiedy nasze dziecko raczkuje, to musimy pozatykać to tak, wszystko. Tak, to tak, wszystko, to no. Już tych gwoździ nie ma tutaj kiedyś, za bardzo możliwości no. Wkładania, bo są te... Ale kiedyś nie było nakładek, no, nie było, można nie było wetknąć cokolwiek. Nie było nakładek. Dlatego zajmujemy się tym, czym się zajmujemy, bo normalnie. Ja nie włożyłem. Nie. To może... Nie mam takiego słowotoku jak to może ty. Na słuchawkach miałeś przebicie. Może. Słuchaj, za chwilę się zacznie rok 2023. Mhm. Ważny rok, co? Jak każdy. Jak każdy ostatnio przerąbany. Ja się cieszę, że dzieci się uczą języków obcych i już myślą inaczej. To, co dla nas jest problemem, dla nich już nie jest. Ja nie sądzę, żeby to wszystko... To znaczy, myślę, że doczekam jeszcze upadku tego, co wydawało się czymś stałym w naszym życiu, że coś odbędzie tak jak swego czasu w Hiszpanii, w Irlandii, że po prostu runą różne historie. Dziś wieczorem obejrzę kolejny film poświęcony postaci dla wielu osób spiżowej, miedzianej, pozłacanej, która okazuje się, że aż taka fajna nie było. To siłą rzeczy musi runąć, dlatego że mamy dostęp do całego szeregu informacji w olbrzymiej ilości, w nadmiarze wręcz i tego nie da się zahamować. Kaczyńskiemu się wydawało, że uda się wprowadzić brata do podręcznika razem ze sobą w charakterze jakiegoś wodza. No gówno prawda, to nie przejdzie, ten numer nie przejdzie. Próbował z własną matką zrobić taki numer, że ona teraz będzie małym powstańcem. No nie, nie była. Są ludzie, którzy mieszkali na tych podwórkach, pamiętają. I to jest też kwestia tego, że to nie wypada mówić o jego coming outcie. Mnie jego homoseksualizm kompletnie nie interesuje. Niech sobie będzie kim chce. Tylko niech minie, opowiada pierdół obrażających środowiska ludzi, do których, gdyby go tylko wpuścili, gdyby był kimś chociaż trochę fajniejszym, to mógłby tam zaznać spokoju i żyć normalnie. Bo jedna z młodych działaczek politycznych napisała w jakimś artykule, że gdyby jeszcze teraz na starość dokonał coming outu, to może miałby parę lat normalnego życia, a nie w tym samozakłamaniu i w próbie okłamania wszystkich. Więc wiele rzeczy upadnie, już upada. To nie jest proces do zatrzymania. Książka 1984 była fantastyczna, ale ona była wizją. Rok 1984 znakomicie pamiętam. Nie miał nic wspólnego z tą lekturą. Trumpa już nie ma, ruskim się udało raz obsadzić rząd w Polsce, w Stanach i w Anglii. Tamte demokracje były silniejsze i się obroniły i doskonale pamiętam, kiedy pan Biden powiedział panu Trumpowi, ale przecież się Ruscy tutaj posadzili człowieku. No to już wszyscy wiedzą, to się nie da, to się już drugi raz nie da. I
będziemy, mam nadzieję, to mi zapewni pogodną, radosną starość. Parę flaszek już mam odłożonych, oni czekają na to święto, kiedy to wszystko, dobra, pierdyknie, powiem dyplomatycznie. Tak. Jak wchodziliśmy rok temu w 2022, to nikt się nie spodziewał tego, co będzie w tym roku, czyli wybuchu wojny, chociaż tam ona istniała od 2014 roku. No tak. Prawda? Tylko, że na taką skalę tego nie było. I nagle ten rok 2022 przyniósł coś niesamowicie eskalującego, czyli wojnę, która zagraża całemu światu. Wiesz, zareagowaliśmy na to z kolegami za Jagorę wręcz płytą, bo te moje piosenki, ja się czasem nie mogę powstrzymać i to są po prostu felietony, więc ten nasz taki program, byłeś na koncercie, to ten no nasz... No i mam płytę. No i masz płytę. Posłuchałeś w ogóle? Oczywiście, bardzo mi się podoba. Na koncercie też to świetnie brzmiało. Ja już się bałem, bo poprzednia płyta była taka bardzo osobista. To tak. Tak, prawda, taka bardziej wewnętrzna, a spodziewałem się, że przywalisz tam komuś. Tutaj odreagowałeś tym wielorybem Futinem. Tak, to wszystko zmierzało do tego, na tamtej płycie poprzedniej, która padła ofiarą pandemii. Te piosenki takie agresywniejsze, one siłą rzeczy nie mogły zaistnieć, no bo myśmy zagrali jeden koncert i potem odwołano wszystkie pozostałe. Także no, na no, siłą rzeczy gdzieś tam przepadła. Takich gości jak ja może ewentualnie grać, mogło grać państwowe radio, bo jestem mało komercyjny i ja już nie wydepiluję sobie łydek, ani nie powiększę biustu i nie będę atrakcyjny dla kolorowych pism, za co jestem wdzięczny losowi, chociaż z drugiej strony nikt mnie nie zapyta, co chodzi mi dziś po głowie, tak. Byłoby fajnie. Po prostu przy tej formie aktywności umysłowej nie mam szans wystąpienia w reklamie sieci komórkowej, czegokolwiek. To jest kompletnie niekomercyjne. Muszę się nauczyć z tym żyć. Chociaż oczywiście mam marzenie, że powstanie jakiś taki produkt do reklamowania, którego będę wręcz stworzony. Nie wiem, co by to mogło być. Kiedy patrzę w lustro, myślę, że może takie gruszki do przepychania zlewu, ale to znowu rynku nie podbije tym. W każdym razie ta płyta, tam też były piosenki traktujące o wpływie polityki na moje życie, ale piosenka Zlituj się Zenek, pisania z perspektywy ojca, którego dziecku ktoś stara się wypalić dziurę w mózgu, była zupełnie inna. Ona była przygaszona, ta piosenka. A teraz ta następna płyta powstaje w takim poczuciu takiego naturalnego wkurwu. Wiesz, to te emocje znowu wróciły. Jestem człowiekiem, którego stać na to, żeby w bardzo prostych słowach wyrazić to, co ma do wyrażenia. Czas politycznej poprawności minął i uważam, że najważniejszym hasłem, z jakim zetknąłem się, to były hasła sformułowane przez kobiety. Hasło wypierdalać jest dla mnie, według mnie, hasłem idealnym, ponieważ jest idealnie dostosowane do możliwości intelektualnych jego adresata i innego języka. Nie wiem, jak rozmawiać z Bąkiewiczem. Ja nie wiem, jak w ogóle można publicznie puszczać Bąkiewicze w towarzystwie. Tego faceta nagłaśnia facet, który jest ministrem kultury. On kupuje faszystom nagłośnienie. To jest skala przemian w naszym prężnie rozwijającym się mocarstwie. I na to nie można grzecznie reagować. Ten czas się skończył. Grzecznie już nie będzie, tak myślę. Jak myślisz, jak będzie wyglądał październik 2023? To zależy. Ja sądzę, że albo będziemy uśmiechnięci, choć biedni, albo będziemy weseli w obozach pracy, w jakichś tam, nie wiem, tylko kto będzie tego pilnował. Myślę, że to się wszystko wypierniczy. Ekonomicznie będziemy się starali, myślę, już na tym etapie odbudować to, co zniszczono. Może nie do końca, ale może w wielu wypadkach do końca. Może warto kupić te dolary za 5 zł, bo może się okazać, że będą po 7 za chwilę. Myślę, że po 17 już. To nie, no. No, to przyspieszyło. Myślę, że wiesz, wcześniej było tak, jeżeli włączam telewizor i słyszę, że tutaj, gdzie się spotkaliśmy w tym pięknym mieście Krakowie, do jutra upadnie tu pizzeria, tam piekarnia. To się dzieje wszędzie. Ktoś to wykupuje za grosze i ten ktoś to na ogół ktoś z PiS-u. Takie propozycje były już wcześniej, wiesz, ten facet, który zbudował te koszmarne według mnie hotele, ten pan Gołębiewski, też miał już klientów, którzy proponowali mu, że oni to wykupią. No to wykupują to ci, co sami sobie te pieniądze drukują teraz. Jest to bandycki napad na cały kraj. Wiesz, to nie jest nic nowego na skalę światową. W Wenezueli, najzasobniejszej w ropę krainie, udało się doprowadzić też do paliwa na kartki. No. Na Kubie cukier był na kartki. Tam nie rośnie nic innego. Nie pamiętasz, pamiętasz ten kawał? Jak to wpuścić polską gospodarkę na Saharę, to za chwilę Za chwilę zabraknie piachu. My jesteśmy na tym etapie, że kończy się piasek. Tak. Wiesz, cały
problem polega na tym, że w większości wypadków to nie jest tak, że oni coś ukradną i to teraz to będzie ich. To polega na tym, że oni coś ukradną i nic nie będzie. Tak jak ze stadniną w koni w Janowie. Ona przynosiła dochody i to nie jest tak, że ona przynosiła im, a teraz będzie przynosić nam. Wy debile nie potraficie wyciągnąć z tego ani grosza. Potraficie to tylko zniszczyć. Potraficie zbudować elektrownię kretyni w Ostrołęce, którą potem burzycie i robicie to wszystko za pieniądze wyjęte z naszych kieszeni, durnie. Może już starczy, wiesz, o tej polityce. Dobrze, jeździsz po całej Polsce, no. Rozmawiasz z ludźmi z bardzo różnych miejsc, i tych małych, i tych większych, byłeś też w Ostrołęce. I jak tam ludzie reagują na to, co się dzieje? Rozmawiasz z nimi po koncertach? Wiesz co, oczywiście tak, tylko właśnie to jest ten problem, czy ja rozmawiam tylko z tym fragmentem populacji, który kupił bilet. Wiesz, nas nie dotuje nikt, ja nie gram na Dniach Miast, Święcie Buraka, czy Festiwalu Ogórka, nikt mnie tam nie zaprosi, jak jakieś pieniądze mają urzędy, to na Dolnym Śląsku może się zdarzyć, gdzie rzeczywiście ci samorządowcy to są myślący ludzie, którzy też już mają dosyć, bo to tam wszystko pada, wiesz, dookoła, więc zdarza mi się uczestniczyć w imprezach, przy organizacji których no, nie bierze udziału Warszawa, tylko miejscowi ludzie, którzy są we własnej krainie, o którą się troszczą i która na ich oczach jest okradana. Wiesz, no możesz jeździć wzdłuż rzeki, w której paru durniom udało się zabić wszystkie ryby. Ja tam spędziłem całe dzieciństwo, wiesz, tam nie ma winnych. Wiesz, to się okazało, że te ryby po prostu one miały taki pomysł, że założyły się, która dłużej wytrzyma na bezdechu, no i one się utopiły, wiesz? To nie ma nic wspólnego z działalnością prężnie rozwijającego się mocarstwa, tylko po prostu one zdechły, bo nie wiem, bo tak postanowiły. I żyjemy w takim kraju, ludzie wzdłuż tej rzeki, wiesz, ja się urodziłem w Zielonej Górze, tej Zielonej Górze niedaleko w Sulechowie płynie Odra. Wszędzie mam tam przyjaciół, kolegów, którzy tam mieszkali nad rzeką na przykład i cieszyli się, że mieszkają nad rzeką, bo tam już ładnie i na ryby można pójść, już nie można. Ten kraj jest nie w sensie metaforycznym, ale w wielu miejscach jest konkretnie zabity przez intelektualną hołotę, która postanowiła wyssać go do końca i w wielu aspektach to odniosło sukces, wiesz. Nie mamy armii. Ja czekam tylko na jedną rzecz. Ja wiem, że miała być o piosenkach, ale czekam, kiedy Piątka pozwie Macierewicz o te książki, które przeczytałem. Czekam, kiedy rzeczywiście Kaczyński oskarży tych ludzi, pozwie do sądu, którzy mówili, że spotkali go w gejowskim klubie albo że wiedzą o jego przeszłości i o tych teczkach wszystko. Nie ma żadnych pozwów. Wszystko starają się przeczekać, bo z faktami trudno jest dyskutować. Ale to się dzieje na bieżąco i teraz ponosimy naprawdę dotkliwe straty, więc za rok będziemy, mam nadzieję, jeżeli będą wybory, jeżeli nie trzeba będzie robić tego, co kiedyś w Kijowie, wychodzić na ulicę, ja jestem gotów, bo nie obchodziłoby mnie to normalnie, gdybym potrafił pisać po angielsku, ale nie potrafię, wiesz, muszę pisać tutaj, po swojemu, to jest moje życie, więc muszę troszczyć się o to miejsce. To jakie życzenia na rok 2023? No, żebyśmy się bardziej na kosmos otwierali oraz jebać PiS. Dziękuję, Piotr Bukarczyk. W radioaktywnym blogu ścielam się do stóp.